Czy to się nagrywa? Jest dźwięk? Jest. Dobra. Witam Was pięknie w nowym dniu. Dzisiaj mamy fajną misję, a mianowicie mamy nagrać tutorial dotyczący hyperlapsów, a Wam powiem, jakie ciekawostki tutaj wchodzą w grę, jeżeli chodzi o wykonywanie takich hyperlapsów, bo mam właściwie cały mały dział dotyczący warsztatu online'owego z Mavica Air 2 i właśnie hyperlapsy stanowią jego część. Dzisiaj będziemy nagrywali, poszukamy takiego miejsca, które jest fajnie doświetlone. Są piękne chmury, ale jednocześnie potrzebujemy trochę ruchu, jeżeli chodzi o samochody. I żeby było jeszcze bezpiecznie dla psa, czyli wymagania są dość spore i my w tym momencie ruszamy. Let's go! Słuchajcie, znaleźliśmy, czego szukałem, czyli obiekt, który jest dobrze doświetlony, jednocześnie jest szansa na to, żeby ruch tutaj też był, żebyśmy mieli taki punkt centralny, na którym będziemy się skupiali. I podstawowa sprawa to jest czas, nie tylko który nam jest potrzebny do strzelania hyperlapsów, ale też czas poszczególnych klatek. I tutaj ta migawka będzie dosyć długa, ten czas naświetlania podejrzewam, że powinien być w okolicach 1/3, 1/4 sekundy. Ja spróbuję filterek ND64 na początek, zobaczymy jakie będą efekty, zaraz Wam powiem, ale to jest lekceważone często przy hyperlapsach, trzeba naprawdę długi czas naświetlania zastosować, dużo dłuższy niż nam się pierwotnie może wydawać. Let's go! Tak, interwał 2 sekundy wystarcza, długość klipu 5 sekund wystarcza, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 5-sekundowe, zobaczmy jeszcze jak wygląda ekspozycja. Mam na minus 0,3, chciałbym ją zablokować, słuchajcie. Mamy w tej chwili 1/10 sekundy, ale okej, tutaj tego ruchu nie ma za dużo. I widać, że też mamy taką sytuację, że jest niedoświetlony, niebo jest trochę prześwietlone w tym przypadku. Trochę krótszy, 1/20, tak, 1/20 sekundy. Ok, miało być 1/30, 1/40, wyszło nam 1/20 i teraz chciałbym jeszcze wyciągnąć zdjęcia, może nie wszystkie, ale chciałbym tak, MP4, dobry format, 1080, tak, i w JPG wystarczy. Shot frame, to znaczy, że zapiszę nam wszystkie zdjęcia. Overexpose, tutaj nie potrzebuję, zobaczmy jeszcze jak się przedstawia histogram. W porządku, zaczynamy w takim razie podstawową sprawę, zaczynamy strzelać hyperlapsy, które się nazywają tutaj Circle, tak? Przewinę to na podglądzie, żebyście nie musieli oglądać całych 6 minut. W każdym razie tu jest jeszcze taka uwaga, jeżeli ktoś chce przedłużyć te hyperlapsy, na przykład o sekundę, jest taka możliwość. I trzeba wziąć pod uwagę, że dla 125 zdjęć, czyli 5 sekund animacji, potrzeba nam 6 minut lotu, czyli trzeba to wziąć pod uwagę, jeżeli chodzi o długość baterii, o długość lotu i o to, ile mamy ze sobą akumulatorów. Ok, drugi tryb, jaki teraz zrobimy, to będzie course lock. I teraz przejdźmy jeszcze tylko do ustawień, bo shutter jest trochę za... 1/15 zróbmy. Mam nadzieję, że nie prześwietlę. Troszkę niżej i będziemy mogli zaczynać teraz naszą opowieść. Jedziemy. To, co jeszcze mogę powiedzieć jako następny tak zwany tip czy patent, to jest to, że mam ze sobą mały zeszyt, gdzie robię sobie notatki na temat ekspozycji, tego, czy była manualna ekspozycja, jakie miałem parametry, jeżeli chodzi o shutter speed, czyli migawkę, jak wyglądały ogólne warunki i długość też, i czy zapisywałem w JPEG-ach. To jest mniej więcej to, co robię teraz. Tak patrząc na te parametry i na to, co nam się tutaj dzieje, to mogłem jednak mocniejszy filtr zastosować niż 64. Zaraz zobaczę, co mam tam mocniejszego. Mamy w tej chwili skończone hyperlapsy.
Zaraz będziemy robili jeszcze przegląd. I jeżeli wystarczy mi jeszcze baterii, to zrobimy jedną krótką próbę, ale naprawdę niedługo. Bo jeżeli mam taką sytuację, to chciałbym ją wykorzystać. Właściwie każdą taką sesję można traktować jako doświadczenie, bo trudno powiedzieć, co z tego wyjdzie. Jeżeli chodzi o manualne ustawienia, jeżeli chodzi o inne rzeczy. Dlatego warto sobie notować i zapisać pliki przynajmniej w JPEG-ach. Bo ja nie robię tego specjalnie dla kogoś, bo wtedy byłbym pewnie zapisywałbym w RAW-ach. Ale w tej chwili zapisuję w JPEG-ach. Po to, żeby móc ewentualnie, jeżeli nie będzie stabilna na ekspozycja albo będzie się zmieniała ekspozycja, albo będzie niestabilny obraz, animacja, będzie drżał obraz, można to też ręcznie złożyć i ustabilizować, na przykład w DaVinci albo w Final Cut Pro. Waypointy wyszły naprawdę ładnie. Szkoda, że nie można ich zapisać tak jak w Mavicu 2, ale naprawdę wyszło imponująco i życzyłbym sobie, żeby zrobić jeszcze więcej punktów. Naprawdę fajnie, super. Jestem zadowolony. No i co, jak było? Podobało Ci się? Dobry piesek. Słuchajcie, będziemy powoli kończyli. Wyszło całkiem fajnie jak na ćwiczenie, jak na taką aktywność, którą prowadziłem praktycznie przez 1,5 godziny do 2 godzin. Nie miałem dzisiaj więcej możliwości poświęcić. Jako bonus pokażę Wam też coś ciekawego. Zobaczcie. Mamy tu ptaki. Co kochane. No, dajcie ciupek. O kurcze, ale są głodne. Bardzo, już nawet widzi. Dopiero co się urodziły, a już widzi. Przesłuchajcie do naszego składu, czyli ja, Milena, pies, kot. Żona wyjechała na tydzień na szkolenia. Dołączyły 4 kosy plus mama kos. Mamy jeszcze rodzinkę małych kosów, które się niedawno urodziły. Cyrk na kółkach. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Jutro widzimy się na kolejnej kawce. Oczywiście zapomniałem powiedzieć, że do tych hyperlapsów trzeba oczywiście dużo więcej czasu, najlepiej tak jak Kamil całą jesień spędził, wtedy naprawdę dużo to daje i można wiele przećwiczyć i wiele wyczuć, nawet każdą klatkę można spokojnie tam analizować, jeżeli chodzi o zmiany ekspozycji, jeżeli chodzi o stabilizację i tak dalej. Jak widzicie, tutaj nie mamy tyle czasu, bo dzieją się różne rzeczy, między innymi Milena gotuje. Trzymajcie się, cześć!